Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Mamo, nudzi mi się. A mnie się nie nudzi. Nie układasz swoich lalek? Nie, już leżą na swoim miejscu. To możesz układać książki na półce. Mamo, to jest strasznie nudne zajęcie. Nudne, ale potrzebne. Wiem, bardzo potrzebne, ale ja nie jestem taka pracowita jak ty. Ja jestem leniwa. To nieprawda, nie jesteś leniwa. Jesteś pracowita, tylko po prostu... mała. Jesteś mała, a ja duża. To cała różnica. Jeśli ci się nudzi, to idź bawić się na podwórko z kolegami. Magda! Słucham, mamo! Masz być grzeczna. Wiem. I miła. Wiem, mogę już iść? Grzeczna i miła, już to widzę. Moment, zaraz idę. Trzeba brać klucz od mieszkania. No nie, taki piękny wazon. No tak, rozumiem. Pani też dużo krzyczy. Nic dziwnego, że i córka jest tak krzykliwa. Nie rozumiem. Nie rozumie pani? Ja też nie rozumiem, jak dziecko może być tak niegrzeczne. Mieszkam na parterze i słyszę wszystkie krzyki z podwórka. Pani córka jest bardzo niegrzeczna. Magda? No cóż, pani chyba wie, jak ma na imię córka. Ja wiem tylko, jaki ma głos. Donośny. Przepraszam bardzo, obiecuję uciszyć córkę. I psa. Pies głośno szczeka. Jest bardzo duży. Nie rozumiem, po co ludziom taki wielki pies? Wielki, brudny. Bej nie jest brudny. Magda nie jest niegrzeczna. A pani nie jest miła. Do widzenia. Ta sąsiadka nie lubi naszej rodziny, to pewne. Mamo, to jest strasznie nudne zajęcie. Mamo, to jest strasznie nudne zajęcie. Nudne, ale potrzebne. Nudne, ale potrzebne. Mamo, to jest strasznie nudne zajęcie. Nudne, ale potrzebne. Mamo, ja nie jestem taka pracowita jak ty. Ja jestem leniwa. Mamo, ja nie jestem taka pracowita jak ty. Ja jestem leniwa. Ty jesteś mała, a ja duża. Ty jesteś mała, a ja duża. Mamo, ja nie jestem taka pracowita jak ty. Ja jestem leniwa. Ty jesteś mała, a ja duża.
Masz być grzeczna i miła. Masz być grzeczna i miła. Masz być grzeczna i miła. Pani córka jest bardzo niegrzeczna. Pani córka jest bardzo niegrzeczna. Pani córka jest bardzo niegrzeczna. Pies głośno szczeka i jest bardzo duży. Nie rozumiem, po co ludziom taki wielki pies? Wielki i brudny. Pies głośno szczeka i jest bardzo duży. Nie rozumiem, po co ludziom taki wielki pies? Wielki i brudny. Bej nie jest brudny, a Magda nie jest niegrzeczna, a pani nie jest miła. Bej nie jest brudny, a Magda nie jest niegrzeczna, a pani nie jest miła. Pies głośno szczeka i jest bardzo duży. Nie rozumiem, po co ludziom taki wielki pies, wielki i brudny. Bej nie jest brudny, a Magda nie jest niegrzeczna, a pani nie jest miła. Kochanie, ale... Ale co? Ale pani Wierzbicka mówi, że za głośno krzyczysz. Pani Wierzbicka jest niemiła. Nie lubi dzieci. Nie lubi nikogo i nikt nie lubi pani Wierzbickiej. Bo ona jest niesympatyczna. Pani Wierzbicka nie lubi hałasu, więc nie krzyczcie pod jej oknem, dobrze? Dobrze. Pani jest sympatyczna, ale pani Wierzbicka nie jest sympatyczna. Ale nie mów tego na głos, dobrze? Mamo, właśnie idę do domu. Więc idziemy razem. Cześć Marta, do jutra. Ładna dziewczyna. I bardzo miła. Zgrabna, ma długie nogi. Tak, bardzo długie. I bardzo krótką spódnicę. Naprawdę? Ja myślę, że zupełnie normalną. Oj, Marek, Marek, widzę, że z ciebie już dorosły mężczyzna. Jestem wesoła! Bo jestem wesoła! Pani Wierzbicka jest niemiła. Nie lubi dzieci.
Pani Wierzbicka jest niemiła. Nie lubi dzieci. Bo ona jest niesympatyczna. Bo ona jest niesympatyczna. Pani jest sympatyczna, ale pani Wierzbicka nie jest sympatyczna. Pani jest sympatyczna, ale pani Wierzbicka nie jest sympatyczna. O, jestem wesoła! Pani Wierzbicka jest niemiła. Nie lubi dzieci. Bo ona jest niesympatyczna. Pani jest sympatyczna, ale pani Wierzbicka nie jest sympatyczna. Ładna dziewczyna. Ładna dziewczyna. I bardzo miła. I bardzo miła. Ładna dziewczyna. I bardzo miła. Zgrabna. Ma długie nogi. Zgrabna. Ma długie nogi. Zgrabna. Ma długie nogi. I bardzo krótką spódnicę. I bardzo krótką spódnicę. I bardzo krótką spódnicę. Pierwszy obiad w nowym domu. Bardzo smaczny. Dobra zupa. Nie wiem, czy dobra. Talerz jest taki mały. Dobra. Bardzo dobra. Gdzie jest to jedzenie, które on zjada? Jesteś bardzo ciekawa. A ty bardzo łakomy. To dobrze, że Marek ma duży apetyt. Rośnie i musi dużo jeść. Ja też jem dużo, a ciągle jestem mała. Czy jest dziś drugie danie? Jestem głodny. Tata też rośnie? Pycha! Kto chce herbaty? Bardzo chętnie, tylko wiesz, jaką lubię. Mocno i gorąco. To wiem. A wy? Dla mnie słaba i chłodna. A dla mnie sok pomarańczowy. A dla mnie? Kawa czarna i bardzo słodka. A dla mnie zimna woda. Babcia! Tak, to wasza stara i nudna babcia. Nie taka stara. Właściwie całkiem młoda. A jaka elegancka. Jesteś taki uprzejmy. Dobra zupa. Dobra zupa. Talerz jest taki mały. Talerz jest taki mały. Ja też jem dużo, a ciągle jestem mała. Ja też jem dużo, a ciągle jestem mała. Dobra zupa. Talerz jest taki mały. Ja też jem dużo, a ciągle jestem mała.
Nie taka stara. Nie taka stara. Właściwie całkiem młoda. Właściwie całkiem młoda. A jaka elegancka. A jaka elegancka. Jesteś taki uprzejmy. Jesteś taki uprzejmy. Nie taka stara. Właściwie całkiem młoda. A jaka elegancka. Jesteś taki uprzejmy. Trzeba kupić nowe fotele. Nowe? Są chyba bardzo drogie. Wiem, ale bez foteli jest pusto. A może kanapa? Myślisz, że kanapa jest tania? Małe mieszkanie, mały kłopot, duże mieszkanie, duży kłopot. Oj tak. To pokój Magdy. Bardzo ładny. Duży. Jest ciepły i słoneczny. A tu jest pokój Marka? Lepiej nie wchodzić. Wiesz, mój syn nie jest zbyt porządny. Nie wymagaj tak dużo. Jest grzeczny i miły. I chyba zakochany. Tak, naprawdę? Ładna? Bardzo ładna. I zgrabna. A ty jesteś zazdrosna. Każda matka jest zazdrosna o syna. Ładne to osiedle. Dużo tu powietrza. Tak. Mieszkanie w centrum miasta jest wygodne. Ale za to tutaj jest cicho i spokojnie. Cisza! Ta pani nie jest zbyt sympatyczna. To wasza sąsiadka? Jest bardzo niesympatyczna. Mieszkamy tu 2 dni, a już dobrze ją znamy. Dziwna osoba. Ale jej mąż jest miły. A cóż. Każde mieszkanie ma swoje złe i dobre strony. Mamy miłych i niemiłych sąsiadów. Trzeba kupić nowe fotele. Trzeba kupić nowe fotele. Nowe? Są chyba bardzo drogie. Nowe? Są chyba bardzo drogie. Trzeba kupić nowe fotele. Nowe? Są chyba bardzo drogie. Trzeba kupić nowe fotele. Nowe?
Są chyba bardzo drogie. Dzień dobry. Pani Grzegorzewska. Dzień dobry pani. Cześć Maciek. Jestem mamą Maćka. To widać. Jesteście bardzo podobni do siebie. Proszę wejść do środka. Ja tylko na chwilę. Chodzi mi o wizytę u pani. Maciek mówi... Tak, oczywiście. W moim pokoju jest właśnie dziecko. Maciek może ćwiczyć z nami. Bardzo pani dziękuję. Maciek, masz być grzeczny, uważny i pracowity. Dobrze. Idziemy na lekcję? Czy też ćwiczysz? Chcę ładnie mówić. Właśnie. Maćku, patrz na mnie uważnie i powtarzaj. Mały. Mały. Bardzo ładnie. Teraz gruby. Gruby. Doskonale. A teraz uwaga, trudne słowo. Grzeczny. Grzeczny. No, jeszcze raz. Grzeczny. Grzeczny. Wspaniale, robisz wielkie postępy. Teraz Magda. Niegrzeczna. Ja jestem grzeczna. Ale nieposłuszna, powtarzaj. Grzeczna. Niegrzeczna. Patrz na mnie uważnie i powtarzaj. Grzeczny, niegrzeczna. Marek jest niegrzeczny, a Magda jest grzeczna. Proszę wejść. Maciek może ćwiczyć z nami. Patrz na mnie uważnie i powtarzaj. Grzeczny, niegrzeczna. Marek jest niegrzeczny, a Magda jest grzeczna. Proszę wejść. Maciek może ćwiczyć z nami. Mamo, nudzi mi się. Stałam dziśko lewą nogą. Nie chcę patrzeć na nikogo. Nie chcę kaszy, nie chcę mleka. Siedzę w kącie i narzekam. Jestem brzydka, jestem krzywa, głupia, nudna i złośliwa, i ponura, i leniwa, i w ogóle niemożliwa. Stałam z łóżka prawą nogą, już nie krzyczę na nikogo, już nie płaczę, nie narzekam, do każdego się uśmiecham. Jesteś miła, jesteś śliczna, jesteś bardzo sympatyczna, jesteś dobra, jesteś grzeczna i wesoła i serdeczna. Jesteś skarbem swojej mamy, wszyscy bardzo cię kochamy. Jesteś skarbem swojej mamy, wszyscy bardzo cię kochamy. Thank you.
Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Z mamą, z koleżanką, z mężem czy z kolegą. Śmiejmy się po polsku, smućmy się po polsku. Bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Uczmy się polskiego.